Pan Karol Burjański, naszym gościem. Tak, nazywam się Karol Burjański, prawie na temat Katowice Romów będę się wypowiadał, wobec księdza i pana burmistrza Żywca. Dobrze, to zacznijmy od pana burmistrza w Żywcu, bo wiem, że chce pan podziękować. Chciałbym podziękować dla pana burmistrza, dla jego dobre, gdzie otrzymałem od niego mieszkanie. To jest burmistrz, który naprawdę, żeby każdy w mieście taki burmistrz, jak on był, bardzo jest wybitny burmistrz. Dobre serce ma, podchodzi do ludzi kulturalnie i po prostu takiego burmistrza nadal żeby każde miasto miał. I teraz mieszka pan w Żywcu? W Żywcu, tak. Ale był pan w różnych miejscach w Polsce wcześniej? No mówię, wybitny człowiek jestem, który po prostu Warszawa, nie Warszawa i w każdym mieście byłem, popracowałem po prostu z ludźmi. Taki wędrowny tryb życia. Tak, oczywiście. Jak Romowie prowadzą. Tak. A zagrał pan w filmie Papusza. Papusza. Jak to się stało, że pan tam trafił do tego filmu? Proszę pana, przyjechali do nas na do Żywca kumoter mój Andrzej i inni po prostu zaczęli wybierać wobec Romów do Papuszu cyganki. Ale podeszli do mnie, nie jestem Romem, bo jestem Polakiem, podeszli do mnie i wybrali moją córkę. Gdyż ja miałem cygankę żonę. No i po prostu w filmie pojechali mi do Mrągowa, do Olsztyna. Z Olsztyna do Mrągowa, tam moja córka Karolina nagrała ten film. Karolina Burjańska. Karolina Burjańska. Papusza się urodziła w 1910 roku. Jak była małą dziewczynką, zobaczyła Polaków prosić, żeby ją nauczyli czytać. Polacy ją nauczyli czytać literkami, jak miała 18 lat, postanowiła książkę napisać o Romów. Zdradziła Romów, ale ja na nią patrzyłem bardzo dobrze, bo jedna chociaż Romka, która została poetką, po prostu. No i na jej cześć, 25 lat, nagrali ten film ze swoją matką. I pan tam zagrał razem ze swoją żoną, wtedy żoną, tak? Nagrali mi. I z córką. I z córką, ale ja o Olsztynie nie o Rągowie, tylko ja o Węczącu. Ten film wyszedł 3,5 godziny, ale ucięli go. I ucięli sceny z pana udziałem, tak? Tak. Ale córkę można zobaczyć w tym filmie? Oczywiście, tak, i była moją żonę. I pana byłą żonę. Tak. Ale wiem, że pan planuje coś zrobić w Żywcu. Dobrego. Planuję po prostu z Romami założyć zespół po prostu młodzieżowy romski, który panu wiceburmistrzem, dziękuję dla pana wiceburmistrza i dla pana głównego burmistrza Żywca, który wygarazili zgodę, żeby ja ten zespół Roma założył. Chcę, żeby w Polsce i Żywcu, żeby był wybitny młodzieżowy romski zespół, tak samo jak w Donbasu. Taki zespół dla młodzieży. Dla młodzieżowy, dla Romów chcę założyć, no i po prostu, żeby człowiek, lepiej człowiekowi się żył. A jak się panu teraz żyje? No teraz, bardzo dobrze mi się żyje. Nie ma co narzekać, bo Pan Jezus przechodził drogę krzyżową i człowiek ten musi drogę krzyżową przechodzić. Spotkał pan wiele ludzi na swojej drodze życia? Naprawdę, w Cieszynie tutaj jest taki człowiek ze swoją żoną, gdzie mi dużo dopomagali w życiu. Dla nich dziękuję serdecznie, dla tego człowieka i dla jego żony. Naprawdę, Polacy są moje bracia, a Polki są siostry. Jestem Polakiem, umrę Polakiem i będę Polakiem. Obserwuje pan życie Romów. Jakie są takie zwyczaje, które są związane z kulturą romską? Na temat Katowic mogę powiedzieć. Romską. Na temat Katowic, bardzo Romowie są szlachetni, Romowie, którzy są. Po prostu cygańskie życie romskie bardzo mi się to podoba. Mają kulturę swoją, swoje zasady. A jakie mają zasady? Zasady mają takie, jak wesele jest, piękne wesele. Ja mam córkę, pan ma syna. No i my rozmawiamy, bez to ty. Jeden cygan, ja cygan, ty masz syna, ja mam córkę, my się pobieram. No wyrażamy zgodę, te dzieci się pobierają, robią. W bardzo romski. Młodym wieku czasami. No, dzieci 15-16 lat. No nawet. Teraz już tego nie ma. Tak? Nie ma. Już te, chyba tych porwań też nie ma. Nie ma porwań, skończyło się jak taborami Romowie jeździli. Wtedy 13-14 lat miała Romka, jak brała ślub. Nie tylko u Romów, bo nam był takich ludzi. Ile czytam gazety i zajmuję się tak jak naukowiec, nie jestem naukowcem, ale pochodzę do sprawy jak naukowiec. Interesuje się pan różnymi rzeczami. Różne rzeczami.
I widzę, na pani to dziewczynki mają 13 lat i już w ciąży jest. Nie, ale tylko wśród Romów. Nie tylko wśród Romów, ale też jest za to ojciec i matka nie może odpowiadać, bo ojciec i matka bardzo dobrze wychowuje. Ale co zrobi, no jak dziewczyna będzie w ciąży. I tak samo między Romów, jak się kiedyś, jak taborami jeździli, pani magistrze, to chłopakowi się spodobało dziewczyna cyganka, Romka, no porwał ją, do taksówki ją rzucił, albo na wóz, rano przyszedł, pobrali się ojcowie, swatowie popili, wesele cygańskie bardzo było piękne. I Romowie są bardzo mądrzy ludzie i szlachetni. Apeluję do każdego człowieka, żeby nie był rasizm. Romowie, a Polacy jest jedność. Polska jest dla wszystkich, chce dla Murzynów, chce dla Ukraińców, każdy człowiek powinien człowiekiem. Apeluję tak samo do każdego człowieka, lekarze powinno być odpoczęty, jak idzie do pracy. A czy Romowie mogą być lekarzami? Nie. Nie. Nie może być, dlatego że Rom by był trzepny. Co to znaczy, gdyby pan mógł wyjaśnić? Trzepny, to na ten przykład taka zasada u Romów jest, ale na mnie, przepraszam was Romowie, nie wnimajcie się na mnie, ale taka u Romów mają swoją kulturę romską, gdzie nie może. Nie może przystąpić do policji, nie może przystąpić do lekarza. A dlaczego do policji nie mogą wstąpić? Bo u Romów nie ma konfidentów. Romowie jest załatwiają jedność. Sprawy kryminalne między sobą. Między sobą. I czy obcy jest, no to nie powinna, tylko wujek. Jest jedna rodzina. I tak bardzo mi się podoba między Romów, popieram Romów, szanuję król Romów, po prostu zawsze szacunkiem do niego. Prezes Kwiatkowski Roman mieszka w Oświęcimiu. To jest stowarzyszenie Romów na terenie Polski. Ma żonę Polkę. Bardzo jest mądry człowiek, prezes romski. No po prostu dużo dla Romów załatwia, odszkodowanie pieniędzy. A jak Romowie postrzegają Polaków? Polaków Romowie postrzegają... Z pana doświadczenia. Moim doświadczeniem za jedność. Ale który Polak nie zasługuje, to mu rękę nie poda i jednej szklanki się nie napije. Tak jest u Romów. Mają swoją kulturę, swoje zasady. I bardzo mi się to podoba i popieram Romów. Bardzo apeluję do młodzież, żeby między młodzieżami, żeby nie wyzywali Romów, cyganie do ognia, cyganów do gazu, bo to jest rasizm. A rasizm to jest bardzo nieładnie. Polska jest dla wszystkich i każda kultura, trzeba każdego człowieka szanować. Romowie też włączają się chyba w życie społeczne coraz bardziej. Kiedyś był problem z edukacją, tak. Prawda? Teraz coraz więcej dzieci chodzi do polskiej szkoły. Nawet już spotkałem prokuratora, spotkałem z policji Roma, cygana, księdza nawet, rozmawiałem, przeprowadzałem w filmie wywiad, to jest zanika po prostu te jej zasady, ale bardzo mi się podoba, no po prostu każdy jest człowiekiem. Wiem, że, bo pan powiedział przed włączeniem kamer, że tak. W swoim życiu pan przeżył wiele. Oczywiście. Czy może pan powiedzieć o jakichś trudnych sytuacjach, które pan przeżył wcześniej pana, przed kamerą? Byłem nad wozem i pod wozem. Człowiek, tak samo jak Pan Jezus, Barabaszem by wygrał. Ale on dlaczego przegrał Barabaszem? Dlatego, żeby droga krzyżowa, żeby ludzie przechodzili drogę krzyżową. I tak samo jak człowiek. Aby jak człowiek za dobrze by miał, po prostu to by było bardzo niezdrowe życie. A ja przechodziłem luźnie. I biedę, i dobrze. No jak się to mówi. I dużo mi ludzi pomogli. Nie mogę powiedzieć dziękuję dla tych ludzi, co mi dopomagali kiedyś, stosunkiem do nich. A czym pan się zajmował wcześniej? Z czego pan żył? Proszę pana, zajmowałem się kiedyś handlem koniami. Krowami, koniami i polityką po prostu. I w ludziach pracowałem. No i po prostu żyłem z tego. A czy będzie pan miał szansę na emeryturę? Oczywiście. Oczywiście. Tak? Będzie, będzie. Zapytam pana na koniec jeszcze tak. O przyszłość dla pana córki. Jak pan sobie wyobraża, jakie pan ma marzenia dla siebie, dla córki? Proszę pana, moja córka jest Szwecja Karolina Bryjeńska, ma męża.
bardzo jej się dobrze powodzi, chodzi do szkoły, będzie chodziła na studia, chce zrobić prawo. A chodziła do szkoły w Żywcu wcześniej, tak? Tak, tak, do gimnazjum. Mhm. A jaką pan przyszłość sobie wyobraża? Czego panu życzyć na zakończenie naszej rozmowy? Ja sobie życzę, żeby dobrą kobietę się znalazł, żeby po prostu było człowiekowi dobrze. To tego panu życzę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w takim razie przy może kolejnym filmie o Romach. No na pewno. Ja tak samo panu serdecznie dziękuję dla pana magistra, dla pana nauczyciela, za bibity tego człowieka. Bardzo mnie to cieszy, gdzie pan po prostu przeprowadził ze mną wywiad środowiskowy wobec Romów. No, po prostu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Karol i do zobaczenia. Naszym gościem był Karol Buriański. Były koordynator zarządu głównego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Dziękuję.